A tak, jeszcze tutaj, czekajcie. Oni idą. Idą w naszą stronę. Powoli. Zobaczmy, co się będzie działo. Tutaj nas nie widzą. Tutaj nie podchodzimy, dlatego że tam są jednostki i tu są jednostki, więc one nas wykryją. My staramy się jakby z tego miejsca zrobić zasadzkę na zwyczajnym świecie. Może z małym wysunięciem tutaj, o, żeby kogoś zauważyli, tak? Bo to, że to chodzi, żeby kogoś zauważyli. Wtedy jakby oni mogą przystąpić do kontrataku. I tu, i tu. Dobra, czekamy. No i na razie na prosto, to jest dość dziwne. Nie chce im się robić kółka do nas, totalnie. No nic, czekamy. Tu trzeba być cierpliwym. Cześć, Redcock. Trzeba być cierpliwym, nigdzie się nie spieszcie, tym bardziej, że nie mamy żadnego timera. Jak widzicie, oni teraz robią nas totalnie w konia, bo oni poszli tak jak ostatnio. Tylko się bawią z nami. No ale to my zrobimy to trochę inaczej w takim razie. Zaczniemy się trochę przenosić na ich stronę. Tu. No, tu. I tu się przeniesiemy w takim razie. Okej, okay, patrzmy dalej. Gdzie? Oni poszli w ogóle gdzieś, chyba. Ja, idą do nas, okej, okay, idą do nas. Okej. Pytanie, co my tutaj możemy tutaj zdziałać? Przeniesiemy się w takim razie tak, tutaj nie możemy, bo to jest za daleko. Może tutaj? Tutaj, żebyś... Nie, nie potrzebujemy chyba. To oni tą jednostkę wykryją, tak czy siak. Spróbujmy na to liczyć. Tak. Po prostu robimy to tak. Nie będziemy czekać. Tutaj oni powinni nas zauważyć teraz. Jeśli dobrze kalkuluję. On powinien zauważyć naszą jednostkę. Jedno pole! Widzieliście to, jedno pole nam brakło, żeby nas zauważył. No nie, przeczekamy. Oni idą dalej teraz. O, smutno trochę, ale... O. Smutno, bo to my powinniśmy ich w pierwszej rundzie ciapnąć. A teraz oni będą robić kółko, znając życie. My nie możemy się ruszyć tutaj, jeśli się zastanawiacie, dlatego że każdy ruch tutaj odkrywa te jednostki i w momencie, kiedy nas ujawniają, to mamy na głowie 6 jednostek, a nie 3. Dlatego jakby trzymamy się póki co pierwotnego planu. Natomiast ten pomysł, żeby się tutaj ruszyć, był dobry. Zobaczmy, co oni zrobią. Trochę może to potrwać, ale tym się nie przejmujcie absolutnie. To jest jakby założenie pierwszej misji jest takie, żeby przejść ją bezbłędnie. Jeśli ją przejdziemy bezbłędnie, to jest przewaga na drugą misję i wystartujemy po prostu 2 stopnie wyżej, nawet bym powiedział. Najzwyczajniej w świecie. Więc chyba poczekamy, aż oni zrobią rundkę numer 2. Tak. To będzie szybkie, po prostu przeczekamy ich. I patrzmy, oni robią drugie kółeczko w tym momencie, najprawdopodobniej. I jak dojdą, to zauważą tego żołnierza. Tak, no oni są na razie tam, to nic. Cierpliwość jest jedną z nut. Oni teraz idą tutaj. I zbliżają się do nas, więc niedługo powinni nas zauważyć. Jeśli nie, nawet nie teraz. Nie, nie jeszcze, widzicie, brakło kroku. Chodźcie do nas, tak, oni idą tu. Jest. To jest to właśnie, na co czekaliśmy. Byleby nie strzelili. Okej. Pudło. Za pięć. Ten strzela. Ten się nie ruszył w momencie, że nie będzie strzelał i nie trafi. Jest! Czyli jest spoko, ale z tego auta trzeba się wynosić. Z tego samochodu trzeba się wynosić. On strzelił. Więc jeśli się ruszy, to będzie średnio. Nie ruszył się, świetnie. Natomiast my stąd musimy wypitalać, bo to wybuchnie. Pamiętajcie, żeby nie uciekać tutaj.
To jest pułapka, dlatego że wykrywają nas tamci. My już jesteśmy wykryci, więc oni zyskują wtedy darmowy ruch przed nami, dlatego idziemy delikatnie w tą stronę. Tutaj też już nas wykryją, jeśli dobrze pamiętam, więc tutaj też nie możemy. Mamy tyle strzałów, że sobie poradzimy, a następnie dopiero ruszymy dalej. On tutaj nie widzi nikogo, sorry. 67. Próbujmy, jak nie, powinno się udać. No i udało się. Zgodnie z przewidywaniami. Bardzo ładnie. Tutaj samochód za rundę będzie z powrotem gotowy. Tutaj się w tym momencie przeładujemy od razu. To jest ważne, żeby pamiętać o przeładowaniach, kiedy macie możliwość. A tu się przeniesiemy po prostu tutaj. Od tego samochodu musimy się przenieść. Okej, trzech mamy z głowy. Czyli start jest tak jak trzeba. Tutaj się przeładujemy. Od razu taka informacja, jeśli zauważyliście, jeśli robimy przeładowanie w pierwszym ruchu, to zawsze możemy jeszcze włączyć overwatcha nie ruszając się. To wybuchło, ok, ona straciła to, to nie ma znaczenia. I teraz powolutku przenosimy się na tą stronę i spróbujemy ich obejść odtąd może. Wydaje mi się, że tutaj możemy się ruszyć. Jeszcze niewidoczni. Ok, jest spoko. Jest spoczko. Przenosimy jednostki na tą stronę. Teraz, żeby rozsadowić się przed następnym atakiem. Dlatego, że tutaj na samym końcu, pamiętajcie, tu jest sektoid, który jest naszym ostatnim problemem. Tak zwany final boss rundy pierwszej. Sektoid. On robi bardzo dużo problemów z różnych aspektów. Między innymi może przejąć naszą jednostkę, spanikować. Najgorsze jest przejęcie. Najlepiej jak sobie robi jakieś trupy, a mamy go wystawionego na strzał, wtedy jest w miarę okej, okay, ale w innych przypadkach jest gorąco. Przenieśmy się tutaj. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Tutaj sobie zdobywamy powoli teren po prostu. I będziemy się rozstawiać. Uciekli. Tu nas jeszcze nie widzą, więc jest ok. Jest ok. Tu się ruszymy. Tutaj i się przeładujemy, bo on widzicie ma połowę magazynka. I tutaj. Liczymy na to, że oni znowu w nas wejdą. Tak w skrócie mówiąc. Natomiast to byłoby już... O, szczyt szczęścia, są. Są, to znaczy, że te dwie jednostki, jeśli się ruszą, to jest też znak, że jeśli oni pójdą... O, to jest właśnie to. Co prawda mamy tylko trzech żołnierzy na warcie, ale jest i tak spoko. Lepszych trzech niż zero, bo ona spudowała, ale oni teraz ruszą w naszą stronę. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Okej, mamy jeszcze... Może zabijemy jednego chociaż. Za 5, ładnie. Poszedł jeden, jest 4 na 2. Eliminado. Eliminado. Najważniejsze, co należy zapamiętać na Iron Man modzie, to żeby nie wysuwać się do przodu. Na przykład widzicie, tutaj jest niby dobry ruch, mamy za osłoną. Nie. Tutaj, jeśli się ruszymy, odkrywamy następny oddział. To jest zawsze właśnie ryzyko tego wszystkiego. Dlatego trzeba delikatnie i do przodu, tak? Jednostki przenosić strefowo. Nie bacie też. Tutaj na przykład możemy, ale musielibyśmy zabić tego, dlatego że będzie miał nas na flance, tak? Dlatego spróbujemy to zrobić trochę inaczej. Najpierw sprawdźmy możliwości. O, tutaj jest spoko. Dlatego że to nie powinno wykryć tamtego, a jeśli by wykryło, to byłoby pechowe. Zaryzykujemy. Okej, jest git. I widzicie, teraz on jest na widoku. Ma na czerwono, to znaczy, że mamy zwiększone procenty strzałowe. Widzicie? Już trochę przechodziliśmy tą pierwszą misję, więc wiemy, czym to pachnie. Teraz możemy się delikatnie przenieść do przodu. Natomiast to jest cały czas delikatne przenoszenie, nie, absolutnie nie szarżujemy tutaj. Nie szarżujemy, nie dorzucimy granata, więc po prostu rozstawimy się na Overwatchu. Overwatch jest tutaj naszym przyjacielem. Schowajmy się za dwie przeszkody tutaj.
I zobaczymy, co on zrobi. On najprawdopodobniej, jeśli dobrze mi się wydaje, to się wycofa do tamtego sektoida. Ale to jakby nie mam już na to wpływu. Nie będziemy ryzykować podchodzeniem, dlatego że możemy wtedy aktywować tego sektoida i wtedy będziemy mieli na głowie większe problemy. Ono ma 25, czyli nie opłaca się, warto. Jeśli procenty są niższe, a nie macie sytuacji jakby gardłowej, to lepiej po prostu zostawić się na Overwatchu i wtedy oni jakby mają utrudnione zadania w swojej rundzie, tak? Widzicie, 25, zupełna kicha. Patrzymy, co on zrobi. On, jeśli się ruszy i będzie uciekał... Nie, on próbuje tutaj strzelać. Nie, oznacza, ok. Czyli będzie próbował strzelać prawdopodobnie. Ok, spróbował. Tu już jest ryzyko, jeśli podejmiemy. Natomiast w tym momencie to ryzyko trzeba podjąć, dlatego że on się stamtąd nie ruszy. Widzicie, tutaj nie mamy za dużo ruchów. Tu mamy ruch. Najlepiej byłoby go zaflankować z tyłu, natomiast nie mamy pewności, że oni się tutaj nie znajdują, więc zrobimy to na razie delikatnie. Delikatnie, czyli tutaj. Spróbujemy go zdjąć po prostu troszeczkę granatami. Za 3. Jakby trafił za 4, to już byśmy widzieli, że on zginie w następnym rundzie od następnego granatu, natomiast nie ma za dobrze, oni nam nie pozwalają tutaj aż tak się dobrze bawić. Próbujmy. Możemy jeszcze spróbować tutaj. Miejmy nadzieję, że nie odkryje to sektoida. Nie odkryło, świetnie. Jest 41, to już jest coś. Nie za dużo, ale coś. Więc będziemy próbować do niego strzelać. Jeśli jedna osoba trafi chociaż, to byłoby już całkiem nieźle. Tutaj jest, byłoby idealnie, ale to jest ryzyko odkrycia tego sektoida. Jak myślicie, zaryzykować czy nie? A dlatego to by się opłacało, bo wtedy on będzie sflankowany i mamy opcję, że go zabijamy. A chyba zaryzykujemy, wiecie? Trudno. Okej. Ryzyko się opłaciło. Ryzyko się opłaciło, jak widzicie, sektoid nie został odkryty. Idealnie. To znaczy, że sektoid jest na tyłach w tym momencie, w tej rundzie. My się tutaj ustawiamy. Podejdziemy sobie bliżej. Tutaj nie ma sensu zostawiać się na Overwatchu, bo on i tak nie podejdzie raczej do zasięgu strzału, więc przeniesiemy się. A tutaj zostawimy Overwatch. Ok. Przenieśmy wszystkie jednostki w tą okolicę. I najpierw się, zanim cokolwiek zrobimy, to się przyładujemy, ale w następnym momencie. Chodzi o to, żeby przyładowujemy tylko te jednostki, które jakby nie muszą wykonywać ruchu. Tutaj nie musimy. Tu się przyładujemy i ona może od razu włączyć Overwatcha, tak samo. O, i teraz jak widzicie, praktycznie idealna sytuacja. Nie trafiła, ale mamy dużo osób na Overwatchu. Teraz oni ruszą w naszą stronę, więc mamy jeszcze 3 darmowe strzały, jeśli dobrze liczę, albo 2 przynajmniej. Sektoid się schował, ale to nic. Jeśli zabijemy jego, to już będzie dobrze. Czekajcie. Heading to that location.
Dobra, przepraszam was na chwilę, to było. Z modem niestety nie jestem w stanie ci pomóc, Quora Black, dlatego że ja sam z żadnych modów jeszcze nie korzystałem. Tak, jedyna opcja to jest Google i szukać po prostu supportu, tak? Na ten moment. Przykro mi, ale jeszcze nie korzystałem z modów, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, co może tam pójść nie tak. Trzeba szukać po prostu informacji na bieżąco. Tutaj nie mamy za dużo opcji, słuchajcie. Ja spróbuję go po prostu sflankować i będę go trzymał na dystans. Mam nadzieję, że idealnym rozwiązaniem dla nas w tym momencie to jest, jeśli on by wskrzesił jakiegoś trupa, dlatego że on traci rundę przez to, tak? Ja jednego żołnierza przenoszę tutaj, żeby on poczuł, że ma na sobie tutaj jednostki. To jest praktycznie niezbędne. I przy okazji będziemy tutaj też podnosić może artefakt za niedługo. Nie ma sensu go atakować, dlatego że nie mamy zasięgu jeszcze. Więc po prostu zostawimy tyle, ile możemy na Overwatchu. Na Overwatchu, dlatego że granaty, jak widzicie, też nie ma zasięgu na granat, tak? Więc po prostu go spróbujemy przytłoczyć w tym momencie. On będzie... Jeśli panika, to ok. Przejęcie mózgu też ok. Panika, ok. Nie jest źle. To tylko jest zmniejszenie woli. Tylko i aż. Ale na ten moment to jest tylko. Niestety artefakt się chyba pójdzie grzmocić, ale... Ale chyba tak będziemy musieli zrobić. I teraz popatrzcie, sflankowaliśmy go. Jest 84, tak? Chwila prawdy. Chwila prawdy, moi drodzy. Ja tutaj nawet nie będę się patyczkował z nim. Cześć, brata, witam cię ponownie. Patrzcie, jesteśmy tutaj w finałowym miejscu tej akcji. To niestety przeżyjemy. 3. Nie, tutaj go umarło. Tu bez misklików, bo tutaj nie można sobie pozwolić na błędy. No, patrzcie, jakieś dziwne, jak tylko na niego to jest. Dlaczego on nie chce rzucić tego granata? Okej. I teraz liczymy na to, że ona go zabije, tak w skrócie rzecz biorąc. Po prostu 84% liczymy na 4. 3. Niestety, peszek, ale. Zobacz, on będzie musiał spitalać stąd. Miejmy nadzieję, że nie zestrzeli nikogo. Przejmie kontrolę. Nie. Haha, lepiej dla nas, słuchajcie. No artefaktu nie weźmiemy, bo on jakby z rundę. On postanowił skrzesić jednostkę, czyli idealny scenariusz. Dlatego, że teraz będziemy mieli 3 strzały na to, żeby go zabić. Nawet jeden strzał wystarczy. Dlatego, że mamy jeszcze granaty. No to trochę smutne, jak 3 grania w plecy, to współczuję, to naprawdę współczuję, ja wiem jak jest. Sam musiałem powtórzyć misję finałową, dlatego że wkopałem, nie miałem save'ów. Kto ma granat? Pytanie. Nikt nie ma granata. Granata ma panikarz nasz, czyli Klot, ale Klot chyba tam nie dorzuci. Sprawdźmy to, czy on dorzuci, czy nie dorzuci. Jeśli dorzuci, nie dorzuci, widzicie? Więc próbujemy go załatwić inaczej. Najpierw z bliska. Okej, i teraz mamy 84%, gin. Tak jest, pierwsza misja bezbłędnie przeszła. Więc jak widzicie, opłaca się przeczekać. Ja widzieliście, tam praktycznie przeczekałem 3-4 rundy w jednym momencie, ale to jest niezbędne, żeby przejść to w taki sposób. Nie mamy ograniczenia czasowego, więc trzeba przeczekać. A teraz podkładamy tutaj i jest koniec misji. Więc idealnie nam poszło. Jak widzicie, doświadczenie zdobyte w poprzednich pierwszych misjach przydaje się jeszcze bardziej.
Status confirmed. Squad is clear. Detonating charges. Wykorzystane tury 19. Jak widzicie, jest na żółto, ale to nam nie przeszkadza. Tutaj nie przejmujmy się wykorzystanymi turami. Ważne jest to, że nie mamy rannych żołnierzy, nie mamy zabitych żołnierzy. Wszystkich wrogów zabiliśmy i nasi żołnierze teraz mamy czwórkę na fullu na następną misję. To jest ważne. I to już nie są żółte dzioby. Więc jest bardzo, bardzo dobrze. Start jest idealny. Taki start jest po prostu idealny i to nie ma co.